Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny koncert, bo to już taka tradycja, koncert bożonarodzeniowy. Występowało tu przez wiele lat wielu artystów, prawda, jak poznańskie Słowiki, jak Małgorzata Walewska czy Alicja Węgorzewska. To jest taki też projekt, można powiedzieć, autorski, który wykonujemy w Polsce. Dzisiejszy wspaniały koncert, właśnie kolęd w święto świętej rodziny, uroczystości odpustowe. Ksiądz proboszcz Tadeusz Pajurek, organizator koncertu, natomiast dofinansowanie Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. I oczywiście wspaniała publiczność, która zawsze wierni parafii, goście przybywają na to niezwykłe spotkanie. Chciałem też szczególnie dedykować ten koncert mojej mamie Zofii Grudzień, która przez wiele lat od samego początku festiwalu zawsze nam tutaj towarzyszyła. No i zapraszam serdecznie naszych dzisiejszych gości, a wystąpią w koncercie Elżbieta Branicka, mezzosopran, Natalia Kozłów, skrzypce, Marysia Kopińska, sopran, to jest stypendystka funduszu, stypendystka Centrum Jana Pawła II w Lublinie, dzisiaj Uniwersytet Warszawski, studentka, Robert Guzin przy fortepianie i organach, a także gość specjalny dzisiejszego koncertu, Maciej Miesznikowski, bas, baryton. Serdecznie zapraszamy, koncert bożonarodzeniowy w Kościele Świętej Rodziny w Lublinie. Maciej Miesznikowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przepraszam, że tyłem. Przepraszam, że przodem. Tak to będzie wyglądało. Na początek chciałem Państwu zaprezentować kolędę, właściwie bardzo mało znaną, rzadko graną. Wydaje mi się, że piękną. Dlatego pozwoliłem sobie ją na początek zagrać. A potem będę Państwa namawiał troszkę do wspólnych śpiewów. Jeśli tylko dacie się namówić, to będzie mi bardzo miło. Stamtąd, skąd pochodzę, z Kaszub, to nie ma gorszego widoku niż samotny facet przy choince, który śpiewa. No to już smutek. Także pomożecie trochę, mam nadzieję, potem. Dobrze? Witam widzów. Tekst do tej kolędy napisała Maria Konopnicka, rzadko grana. To dajcie jakieś brawa, żeby tak raźniej było. Wędrowali trzej królowie poprzez ziemi szmat. A na serca gwiazd blaskiem żar im wielki pan. Szukają narodzonego i Maryję, Matkę Jego, idąc poprzez świat, idąc poprzez świat. Przybyli do Betlejemu, a tam widzą cud. Przed stajenką w skalnej ścianie pasterzowy lud. A w stajence któż uwierzy, dzieciąteczko Boże leży, stał się wielki cud. Stał się wielki cud. Trzej królowie poklękali tam, gdzie zsiadł trzup.
dary swoje poskładali dzieciątku stóp. Niechaj będzie uwielbiony, kładąc serca i korony u Maryi stóp, u Maryi stóp. Wędrowali trzej królowie zza dalekich mórz. Nie wiedzieli, że za nimi idą łany zbóż. Nie wiedzieli, że do szopy wszystkie nasze walą chłopy na tę jasność zbóż. Jasność złóż. Przyszli króle do Betlejem, a tam nowy cud. Pyta Jezus, a gdzie chłopy, co tu przyszły z bud? Mazury, Podlasiaki, Krakowiaki i Ślązaki, gdzie mój polski lud, gdzie mój polski lud? I stanęli wszyscy kołem, tak jak wyszli z chat. I huknęli pochwalony na calutki świat. Odhuknęły góry, lasy, pochwalony po wsze czasy, Bóg nasz i nasz brat, Bóg nasz i nasz brat. Odhuknęły góry, lasy, pochwalony po wsze czasy, Bóg nasz i nasz brat, Bóg nasz i nasz brat. Teraz będzie światowy hit. Wszyscy śpiewali ten utwór. A tutaj z polskim tekstem, który wydaje mi się przepięknie przetłumaczył Marcin Kedryński. Mąż Marii Jopek. Prywatnie, prawda? Państwo znacie. Chcę ci dać spokojne, dobre święta, dni powszednie też. Nie pamiętaj niepotrzebnych słów i łez. To jest czas na sen dla smutnych myśli, niech je skryje śnieg. Mogą tam pozostać nawet rok czy wiek. Każdy dzień, zanim zniknie nam w szarym pyle wszystkich dni. Niechaj ma wyjątkowy smak
Niech ma jakiś sens i styl. Chcę ci dać spokojne, dobre święta. Niech twój los tak chce. Chociaż wokół nie ma osób stu, lecz dwie. Chcę ci dać spokojne święta blisko mnie. Spokojnych świąt dla państwa życzę również. I zdrowych, tego nam trzeba. Blisko mnie. Thank you.
kończy się rok 2021, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Rodziny. Ten rok będzie trwał do czerwca przyszłego roku. Dzisiejsza niedziela jest w naszej parafii dniem odpustu, podczas którego dziękujemy naszej patronce za opiekę i prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich rodzin naszej wspólnoty oraz całej ojczyzny. Przeżywamy dzisiaj jubileusz 25-lecia Międzynarodowego Festiwalu Organowego, którego inicjatorem był ksiądz kanonik Ryszard Jurak wraz z panem Robertem Grudziniem. Dziękując Panu Bogu za ten piękny dar, to piękne dzieło, chcemy również wyrazić nasze uznanie dla jego twórców, wykonawców. Pod koniec dzisiejszego koncertu ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik wręczy odznaczenie archidiecezjalne Lumen Mundi panu Robertowi Grudniowi, panie Irenie Szumlak, panie Krystynie Czuchryta i panu Stanisławowi Sadowskiemu jako osobom najbardziej zasłużonym dla festiwalu. Cieszymy się, że nasz Kościół dzięki decyzji księdza arcybiskupa Stanisława Budzika 9 czerwca w 35. rocznicę pobytu Jana Pawła II w naszym Kościele i w naszej parafii i w naszym mieście zostanie ogłoszony sanktuarium świętej rodziny. Między nami.
będzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzy co paśli pod morem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzy co paśli pod morem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w słowie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co sobą wzięli. Tam witali w słowie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co sobą wzięli. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę za aniołami wraz z nich śpiewujmy. Nie dał łamu, ma tu lasu pienki.
Zapraszamy serdecznie. Kolejny blok. Teraz Maciej przy gitarze, tak? Maciej Miecznikowski. To jak z tym wspólnym śpiewaniem? Było troszkę, pomagaliście państwo? To ja też poproszę o taką pomoc. Obiecywaliście, że pomożecie, prawda? W żłobie leży. W żłobie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, pastuszko, przybywajcie. Tak jest. Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z pastuszkami za wami pośpieszymy. A tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód wtedy niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości,
że posłany jest nam dany. Emanuel w niskości, Jego wtedy przywitajmy. Z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego wtedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Witaj, Panie, cóż się stanie, że rozkosze niebieskie opuściłeś, a stąpiłeś na te niskości ziemskie. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła od nieba empirejskie. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła od nieba empirejskie. Ksiądz gospodarz mówił, że będzie tutaj niedługo świętej rodziny, tak? Sanktuarium świętej rodziny. To mam kolędę, która pasuje do rodziny. Gdy śliczna panna. Sam mam dwójkę dzieci, to chociaż troszkę wiem, jak to jest. Najpierw urodziła się Zosia, potem... Nie, najpierw Maciuś, co ja mówię, już skleroza. Najpierw Maciuś, najpierw syn, potem córka. Zobacz, czek. Mam nadzieję, że pośpiewacie ze mną również. Gdy śliczna panna syna połysała, z wielkim weselem tak je śpiewała. Li-li-li-li-laj, moje dzieciąteczko. Li-li-li-laj, śliczne panioteczko. Spróbujmy razem. Li-li-li-li. Li-li-li-laj, moje dzieciąteczko. Li-li-li-li-laj, śliczne panioteczko. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu. Pomóż w radości wielkiej sercu memu. Li-li-li-li-laj, wielki królewicu. Li-li-li-li-laj, niebieski dziedzicu. Wielki królewicu. Niebieski dziedzicu. Sypcie się z nieba liczni aniołowie, śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
lili laj, mój wodny kwiateczku, lili, lili laj. W ubogim żłóbeczku, lili, lili laj, mój wonny kwiateczku, lili, lili laj. W ubogim żłóbeczku. Cicho wietrzyku, cicho południowy, cicho powiewaj, niech śpi panicz nowy. Lili, lili, laj, mój wdzięczny synaczku, lili, lili, laj. Miluchny robaczku, lili, lili, laj, mój wdzięczny synaczku, lili, lili, laj, miluchny robaczku. Łączcie się wdzięka, wszystkie ziemskie dzieci, niechaj się miłość w waszym sercu mieci. Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu, lili, lili, laj. Nasz Odkupicielu, lili, lili, laj, drogi Zbawicielu, lili, lili, laj, nasz Odkupicielu. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść to straszna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie przestrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic
pismo narwów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazdę zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z połem, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości. Co my damy, kto nam powie, pałając z miłości. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości. Co my damy, kto nam powie, pałając z miłości. Tak jak każą nam kapłani, damy dar troisty, modły, pracę, dając w dani i żar serca czysty. To kadzidło, mirrę, złoto niesie Jezu szczerze. Co dajemy ci z ochotą, od nas przyjm ofierze. To kadzidło, mirrę, złoto niesie Jezu szczerze. Co dajemy ci z ochotą, od nas przyjm ofierze. Na koniec mojego występu przygotowałem kolędę test. Kiedyś mówiłem, że to jest taki test, czy można test na znalezienie partnera. A teraz mogę też powiedzieć, że to jest taki test, czy ktoś jest chory, czy nie. No bo zobaczcie, jeśli da radę tą frazę wyśpiewać na jednym oddechu, znaczy zdrowy, można brać. Jeśli nie da rady, trzeba uważać. Spróbujecie ze mną? Pokażę wam, o co chodzi. To jest fraza, na jednym oddechu trzeba zaśpiewać. Gloria in excelsis Deo. Kto zaśpiewa ze mną? Spróbujemy razem? Zobaczymy, czy jest dobrze. Spróbujmy. Jeden oddech. Gloria in excelsis Deo. Wszyscy dali radę. Tak trzymać. Tak trzymać. Nad Betlejem w ciemną noc śpiewał pieśń aniołów chór. Ich radosny, cudny głos
odbijało echo gór. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Pastuszkowie, jaką pieśń słyszeliście nocy tej? Jakaż to radosna wieść była tam natchnieniem jej. Gloria in excelsis Deo. W twardym żłobie leży tam Jezus, nieba, ziemi, Pan. Chcemy Mu w pokorze nieść uwielbienie, chwałę, cześć. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nad Betlejem w ciemną noc śpiewał pieśń aniołów chór. Ich radosny, cudny głos odbijało echo gór. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Pięknie Państwo śpiewacie. Finałowa koncertu. Maciej Miecznikowski, bardzo dziękuję, to stały taki bywalec, także doradca naszego festiwalu, także mamy nadzieję, że jeszcze zaprosimy Macieja do nas, czy na festiwal, czy na właśnie koncerty szczególne właśnie w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie. I ostatnia część finałowa, wystąpią Marysia Kopińska, Elżbieta Branicka, Natalia Kozup i Robert Gruźnik. To jest środowisko oczywiście lubelskie. Przez wiele lat współpracowaliśmy z Filharmonią, z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Dzisiaj to wszystko są przede wszystkim soliści, niezależni artyści, a w programie Mizerna Cicha, Zaśnij Dziecino i Triumfy Króla Niebieskiego. Zapraszamy serdecznie, proszę bardzo.
Zapraszamy serdecznie Marysia Koplińska, Elżbieta Banińska, która dzisiaj wystąpiła, Natalia Kozub, Robert Grudzień, Maciej Miecznikowski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Koncert bożonarodzeniowy, koncert Najpiękniejszy kolęd. Organizator ksiądz proboszcz Tadeusz Pajurek, proboszcz parafii po wyzwaniu Świętej Rodziny w Lublinie, dofinansowanie Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Wojewódzki w Lublinie. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i zapraszamy ekscelencję Stanisława Budzika, metropolitę lubelskiego i księdza proboszcza Stanisława Pajurka. Serdecznie zapraszamy tutaj właśnie do nas. Nie na scenę, ale w ołtarzu, prawda? Będą przyznane właśnie nagrody, czyli medale, te najważniejsze medale dla zasłużonych. Ksiądz proboszcz Tadeusz Pajurek, zapraszam serdecznie. Już teraz... Może zrobicie przejście dla księdza, dla metropolity księdza. A właśnie, troszkę sprzętu dzisiaj jest. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Przed chwilą oglądałem Was w telewizji, a teraz na żywo. Bardzo dziękuję. To był piękny wieczór. I zakończymy go wręczeniem nagród Lumen Mundi. Tę nagrodę ustanowił ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Lumen Mundi to znaczy światłość świata. Brzmi to bardzo pięknie, ale są to słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, który powiedział do swoich uczniów i uczennic, czyli do nas wszystkich: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. I mówił: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Te słowa kiedyś powtórzył papież Jan Paweł II, kiedy tutaj nam obok murów budującego się kościoła sprawował świętą Eucharystię, udzielił święceń kapłańskich 50 diakonom ze wszystkich polskich diecezji i ze zgromadzeń zakonnych. I właśnie te słowa wtedy wybrzmiały w Ewangelii i zachęcał przyszłych kapłanów, tych kapłanów, których tutaj wyświęcił,
aby nie tylko oni byli solą ziemi i światłem świata, ale mówili wszystkim wiernym, wszystkim ochrzczonym i bierzmowanym, wszystkim chrześcijanom, że mają być solą ziemi i światłem świata. Prosiliśmy księdza arcybiskupa w imieniu Rady Duszpasterskiej, aby odznaczył następujące osoby. Robert Grudzień, inicjator wraz z księdzem Ryszardem Jurakiem Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin-Czuby 1997-2021. Muzyk, kompozytor, organista odpowiedzialny za organizowanie koncertów przez 25 lat w naszej parafii o tematyce związanej z życiem religijnym Kościoła oraz wydarzeniami patriotycznymi, m.in. stulecie odzyskania niepodległości, organizator wielu koncertów w całej Polsce. Pani Irena Szumlak, przewodnicząca Rady Duszpasterskiej naszej parafii przez wiele lat i przez wiele kadencji, skarbnik miasta Lublin. Szczególną troską wykazywała się w organizacji sponsorów, w tym instytucji samorządowych, odpowiedzialna w Radzie Duszpasterskiej za życie kulturalne naszej parafii. Pani Krystyna Czuchryta, wieloletni pracownik Wydziału Kultury Miasta Lublin, bezinteresownie pomagała w przygotowaniu całej dokumentacji związanej z ekonomiczną stroną festiwalu. Zaangażowana w życie kulturalne parafii, festiwal organowy, konkursy dla dzieci i młodzieży, współpraca ze Stowarzyszeniem Misericordia. Pan Stanisław Sadowski, wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisku fotografa. W parafii zaangażowanie w dokumentację zdjęciową wszystkich koncertów festiwalu, jak również innych wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, festynów parafialnych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Jeszcze prezydent naszego miasta, pan Krzysztof Żuk, chciał odznaczyć dwie osoby medalami. Niestety nie mógł przybyć, dlatego pani Irena Szumlak, wieloletni skarbnik, została upoważniona, aby przekazać te medale. Prosimy bardzo. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, księże proboszczu naszej parafii świętej rodziny. Od 97 roku do roku bieżącego odbywają się dzięki inicjatywie ówczesnego księdza proboszcza Ryszarda Juraka i znakomitego dyrektora artystycznego festiwalu Roberta Grudzień. Odbywają się te piękne wydarzenia dla mieszkańców miasta Lublin i nie tylko, dla również gości, którzy tutaj przebywają w naszej parafii. Dzięki znakomitym artystom, którzy tu przez 25 lat występowali w naszej parafii, rozszerzali to nasze wydarzenie kulturalne. Pan dyrektor Robert Grudzień
opracowywał projekty związane w każdym roku z wydarzeniami, z postaciami i kluczowymi wydarzeniami związanymi z naszym narodem. W roku bieżącym ten projekt jest realizowany w roku księdza kardynała Wyszyńskiego pod hasłem: bo siła naszej wiary wywodzi się z naszej polskiej ziemi. Są to słowa kardynała Wyszyńskiego. W dniu dzisiejszym w imieniu pana prezydenta pragnę dyrektorowi artystycznemu Robertowi Grudniowi wręczyć medal przyznany przez pana prezydenta. W uznaniu za pełną zaangażowania działalność artystyczną i zasługi na rzecz upowszechniania muzyki sakralnej, z podziękowaniem za nieoceniony wkład w powstanie i popularyzację Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby oraz promocję Lublina na scenach krajowych i międzynarodowych, pan Robert Grudzień otrzymuje medal zasłużony dla miasta Lublin. Prezydent miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to wyróżnienie. Ekscelencji, dziękuję też za medal. To jest dla nas też taka inspiracja, aby działać dalej na rzecz Kościoła, na rzecz naszej historii, wspaniałej historii naszego narodu. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Jest ksiądz Ryszard. Prosimy bardzo. Ksiądz kanonik Ryszard Jurak to inicjator, proszę państwa, ekscelencjo i księża, to inicjator naszego Międzynarodowego Festiwalu Organowego dla miasta Lublin przy współudziale dyrektora Roberta Grudnia i za ten udział, za organizację, za inicjatywę w imieniu prezydenta chciałabym księdzu proboszczowi wręczyć przyznany medal w uznaniu za pełną zaangażowania działalność duszpasterską i otwartość na potrzeby mieszkańców naszego miasta, z podziękowaniem za cenny wkład w życie społeczno-kulturalne Lublina oraz wieloletnią niestrudzoną służbę Kościołowi. Ksiądz kanonik Ryszard Jurak otrzymuje medal zasłużony dla miasta Lublin. Proszę o przyjęcie. Koncert się skończył, ale teraz chciałbym, abyśmy wszyscy wstali, zaśpiewamy Bóg się rodzi, a potem zaprosimy księdza arcybiskupa, aby udzielił, tak jak u nas na koncertach, zawsze jest taka piękna tradycja, błogosławieństwa pasterskiego. Bóg się rodzi, moc trochę,
prosimy księdza arcybiskupa, aby udzielił nam błogosławieństwa, ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze podziękowali za to, że będziemy mieli tu uroczystość 9 czerwca, 5. rocznica poświęcenia Kościoła, 35. rocznica pobytu Jana Pawła II w Lublinie i tu przy naszym Kościele. I ta rocznica nas zobowiązuje, rozpoczynamy od poniedziałku, od jutro, od przygotowania. Państwo widzą, organy są aktualnie przygotowywane, są w remoncie, malowanie kościoła i oczywiście ołtarz główny i święta rodzina. Dziękujemy bardzo za ten dar. Szanowni Państwo, święta dobiegają końca, ale w liturgii Kościoła trwają one przez 8 dni. Oktawa Bożego Narodzenia codziennie będziemy słyszeć w liturgii, że ciągle obchodzimy ten dzień, w którym Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Zbawiciela, aż do Nowego Roku, aż do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. Niech więc ten, który się narodził, obficie Wam błogosławi. Niech Święta Boża Rodzicielka ujmie Was za rękę i wprowadzi bezpiecznie w nowy 2022 rok. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. Artyści chcą jeszcze wspólne z arcybiskupem zdjęcia odznaczonych też.